Na moim turnieju w Lublinie XXXTentacion doznał olśnienia i wynalazł nowe ustawienie przeciwko Londonowi. No, Stockfish nie jest zadowolony z tego zagrania, ale muszę wam powiedzieć, że ciekawe podejście. No, nigdy nie widziałem, żeby ktoś przeciwko Londonowi ustawił się w stylu kamiennej ściany. Poszło tutaj skoczek F6, E3, E6 i biały ustawił swój mocarny domek. I teraz zauważcie, że czarny, no, w tej strukturze często ma problemy na skrzydle królewskim. Zauważcie, że często w Londonie ten goniec staje na D3, no i później jest oczywiście bardzo duża presja na króla. Wszyscy to przerabialiśmy, że tam skoczek wchodzi do centrum, zaraz hetman F3, H3, tutaj atak i są kłopoty. W tej sytuacji czegoś takiego nie będzie, ale jak to zwykle w szachach bywa, są plusy, są też minusy, ponieważ pole E5 się teraz osłabiło, więc to jest minus tej koncepcji. No ale z plusów jest bezpieczny król. Więc w partii skoczek BD2, roszadka, goniec E2, no i tutaj czarny właśnie się zaktywizował, wybicie, odbicie, wybicie, odbicie, no i ten skoczek się wycofał. I tutaj, co zabawne, już po 10 posunięciach czarny ma naprawdę niezłą inicjatywę. No łatwo sobie wyobrazić, że ten hetman wchodzi do akcji, skoczek, no... Będzie trzeba trochę popracować nad tym gońcem, to muszę przyznać, faktycznie ten goniec na C8, no to jest bieda ostateczna, ale jeżeli jego jakoś czarny wprowadzi do akcji, no to już będzie super, chociażby można E5 może w którymś momencie przeprowadzić i tędy gońca wprowadzić do akcji. W partii natomiast hetman H4, więc jest groźba mata, no to roszada, skoczek C6 i już widać, że czarny gdzieś tutaj chciałby przyciskać dalej, więc biały wobec tego kontruje. Ale kontrując, domek jaskółka się tutaj osłabił, no bo pion E3 jest teraz słaby, więc tego piona E3 będzie można atakować. No i nastąpiło tutaj hetman H6. Tak nawiasem mówiąc, to jest pierwszy film na mój kanał, który nagrywam z siedziby Cebularza Lublin. Także Agatowa 5x13 w Lublinie. Zapraszam, mamy zajęcia szachowe od poniedziałku do czwartku. Na Google Mapsie też znajdziecie Cebularz Lublin, więc łatwo możecie sprawdzić, gdzie co jak. No dobra, więc tutaj Tomek oczywiście nie chciał tego piona z E3 stracić tak po prostu, w związku z tym zagrał F4. I prawdę mówiąc, gdyby tutaj czarny zagrał G5, no to ta inicjatywa jest naprawdę świetna. Grając G5 tutaj na skrzydle królewskim naprawdę sporo można namieszać. Natomiast w partii goniec D7 poszło goniec G4, teraz G5, no to biały broni się dalej i tutaj zabrakło mi posunięcia król H8. Ten król na G8 jest w porządku ustawiony na ten moment. No ale ze względu na to, że pion z linii G już ruszył do akcji, no to ta linia G najpewniej się tutaj będzie otwierała, więc dobrze by było tego króla faktycznie po prostu schować, żeby tutaj tych problemów nie było. W partii wybicie, odbicie, wybicie, odbicie i teraz hetman G7, no to skoczek tutaj, trzeba powiedzieć, piękny manewr, ten skoczek przechodzi na blokadę, będzie tutaj idealnie ustawiony i Bartek właściwie powinien przestawić się w ten sposób, czyli skoczek E7, powiedzmy skoczek E3, teraz B5, żeby nie było C4 i tutaj pozycja czarnego jest bardzo zdrowa. Naprawdę ciężko się do czegokolwiek realnie przyczepić, a nawet jestem sobie w stanie wyobrazić, że kiedyś tutaj H5, H4 uda się przepchnąć,
osłabić tego piona z G3 i po tej linii G realnie będzie można budować niezły atak. No widać, że tutaj partia była bardzo zacięta, no bo dobrze wiecie, że Tomek naprawdę był w gazie na moim turnieju, jechał jak taran, a tutaj tyle samo czasu na zegarze, więc widać, że obaj zawodnicy mieli tutaj co liczyć. W partii poszło natomiast po skoczku F1 od razu E5 i podoba mi się agresja, to jasne. Niestety sporym minusem jest osłabienie piona D5. Ten pion D5 no, będzie ciężki do zabezpieczenia, szczególnie przez to, że już teraz gońce się wymieniają. Więc poszło tutaj bicie, odbicie, no i tutaj właściwie po skoczku E3 już byłby przypał, ale w partii poszło hetman B3 i to jeszcze daje szansę na przetrwanie. No bo teraz hetman tutaj elegancko zabezpieczył, no i wszystko pi razy oko się trzyma. Bicie, odbicie, teraz skoczek poszedł na E3 i chciałoby się po prostu zbić na F4. I można zbić na F4. Wygląda ryzykownie, ale działa. Tutaj oczywiście bicie, odbijanie byłoby głupie. Prawdopodobnie Bartek się tutaj obawiał. Skoczek bije D5, bo wtedy wchodzi bicie na G3 i trzeba liczyć tutaj różne szachy, no bo jest związanie, ale okazuje się, że nic groźnego po prostu nie ma. A ten król białego wcale nie jest tak dobrze ustawiony na dobrą sprawę. W partii tutaj poszło posunięcie D4. Skoczek odszedł sobie na G4. Wiadomo, o co tutaj chodzi. Więc Bartek musiał wymienić. No i właściwie ta pozycja no nie jest zła. Zobaczcie, ten pion już realnie zbliżył się do pola przemiany, więc problemy po stronie Cema Jaskółki są jak najbardziej realne. Oczywiście tam czy wieżą, czy królem będzie można tego piona zatrzymywać, ale już te figury białego gdzieś tam muszą jednak przejść do tej defensywy, więc to oczywiście będzie kłopotliwe. W partii bicie na E5. No i tutaj zabrakło tej precyzji. E2. Pamiętajcie, w końcówkach bardzo, bardzo ważne są wolne piony. Kiedy jest mało figur na desce, to takiego wolnego piona naprawdę bardzo ciężko zatrzymać. A nawet jeżeli da się tego piona zatrzymać, no to duża część sił jest skupiona na tej defensywie. A tu zauważcie, D3, D2 jest koniec partii. Więc przykładowo król F2, D3, król E3, no to tutaj jest urocze posunięcie wieża F8. I bicie nie zdaje egzaminu, bo wieża F1 i po prostu wygrana. Ten pion jest naprawdę blisko pola przemiany. Należałoby tutaj zagrać skoczek F2, bicie, skoczek bije. I znowu królem zbić nie można, bo wieża F1, więc trzeba oddać figurę. No i tutaj komputerek krzyczy, że biały jest to w stanie przeżyć, no bo faktycznie tych pionów zaczyna się robić mało. Więc E2... naprawdę eleganckie zagranie, ale to zawsze trzeba mieć na radarze, że jak ten pion zbliża się do pola przemiany, to pojawia się mnóstwo ciekawych motywów taktycznych, bo taki pion jedno czy dwa pola od pola przemiany to naprawdę często jest już połowa hetmana. No dobra, w partii natomiast król tutaj podszedł do akcji, nastąpiło bicie, odbicie, no i tutaj faktycznie król czarnego pięknie się zaktywizował, to jest jasna sprawa. No problem jest taki, że te piony czarny potracił, więc tego atutu pod postacią piona na E2 już nie ma. No i teraz biały wyszedł do końcówki, mając po prostu pionka przewagi, co jest oczywiście na plus dla niego.
No i tutaj mało czasu, jeden z drugim mają dwa piony do przodu po stronie białego, no ale też trzeba powiedzieć, że te figury czarnego dosyć tutaj aktywne. Zobaczcie, zaledwie 12 sekund na zegarze CMA Jaskółki i tutaj ta realizacja przewagi z praktycznego punktu widzenia wcale nie jest taka oczywista. Czarny naprawdę nieźle się tutaj zaktywizował. No i teraz w partii nastąpiło król E2 i biały zagrał posunięcie H5. I co ciekawe, H5 prowadzi po prostu do remisu ze względu na to, że jest wieża B5. No i teraz zobaczcie, odejść tym skoczkiem nie można, bo w ogóle jeszcze mat będzie. A jeżeli król tutaj skoczka obroni, to można dać szacha. No bo oczywiście tu pionem zasłonić się nie można, trzeba się wycofać i wieża B5. I posunięcie wieża B5 poszło, król poszedł na H4, no i tutaj właśnie Bartek powinien szachować, forsując po prostu to powtarzanie posunięć i to oczywiście prowadzi do podziału punktów, ale w partii nastąpiło skoczek G2, szach król G4, skoczek E3, szach król F4. No i teraz no właściwie skoczek G2 też daje remis, ale coś tutaj ułońska fantazja czarnego poniosła, no bo nastąpił szach, król E4 i bicie, no ale tutaj wieżówka jest oczywiście przegrana, no bo po prostu tego piona nie da się zatrzymać, więc ten pion maszeruje do pola przemiany, no i tutaj Bartek musiał uznać wyższość londoniarza. Więc muszę wam powiedzieć, nowatorskie podejście do Londona, przyznam, że posunięcia F5 w drugim ruchu nigdy nie widziałem, nigdy też tego nie stosowałem. Także interesująca sprawa. Zobaczymy, czy to otwarcie zyska na popularności. I chciałbym wam przypomnieć, że wystartowaliśmy już z zajęciami grupowymi w Lublinie, ale też online. Wszystko masz w przypiętym komentarzu. Łukasz Dymek, doświadczony trener, kandydat na mistrza, prowadzi zajęcia we wtorki. Można sobie przyjść testowo pierwsze, zobaczyć jak to wygląda bezpłatnie. Agatowa 5x13 w Lublinie. Jest od 16:30 grupa dla dzieci, początkujący zawodnicy, więc jeżeli masz do czwartej kategorii szachowej, czyli znasz takie podstawy typu jak się ruszają figury i tak dalej, ale nic zaawansowanego, to ta grupa jest idealna dla ciebie. 17:45 grupa dla młodzieży startuje i od 19:00 zajęcia szachowe dla dorosłych. Te zajęcia szachowe dla dorosłych naprawdę dużą popularnością się cieszą. Grupa młodzieży, taki poziom około trzeciej kategorii szachowej, więc około 1300 na czeskowie. Oczywiście zapraszam, tutaj macie wszystko dokładnie rozpisane, jak te zajęcia będą wyglądały. Łukasz jest aktualnym mistrzem cebularza w szachach klasycznych.